energia i wibracja, czyli nowy plac zabaw dla umysłu. Wszystko, co dzieje się na każdym poziomie rzeczywistości, dzieje się zawsze z wyraźnego i ważnego powodu. Gra o wolność składa się z wielu poziomów rozmaitych celów i zamiarów. Splata w sobie wiele różnych rzeczywistości. Ziemianie, przeżywacie właśnie okres głębokiej i niezbędnej przemiany świadomości, która umożliwi Wam przebudzenie się do nowego sposobu pojmowania życia. Nazywanie wyzwań, jakie niesie ze sobą życie, grą, może brzmieć nieco niepoważnie. Lecz przecież każda gra ma swoje wewnętrzne zasady, cele i uczestników. Z naszej perspektywy istnienie jest największą ze wszystkich gier. Uczestnicząc w niej zbiorowo na Ziemi, uczestniczysz w lekcji, która pokaże Ci, że świat fizyczny tak naprawdę nie jest ani stały, ani też odizolowany czy samotny. Wszelkie formy istnienia są ze sobą wzajemnie powiązane, całkowicie połączone oraz świadome, inteligentne i w pełni dostępne. Stare, ponadczasowe i jakże subtelnie proste zdanie „poznaj samego siebie” pokieruje Cię ku głębszemu zrozumieniu Twego związku z rzeczywistością. Trójwymiarowa rzeczywistość stanowi nieodłączną część wielkiej sieci istnienia. Sieci połączeń i znaczeń, która nieprzerwanie karmi wszystko, co napotkasz na swojej ścieżce i co stworzysz zarówno w świecie fizycznym, w stanie snu, jak i w rzeczywistościach istniejących poza Twymi obecnymi zdolnościami percepcyjnymi. Aby poznać samego siebie, musisz się w tę sieć zagłębić. Wiara to akt ufności, a zawierzenie się dobru wszechświata realnie ukierunkuje Twoją uwagę na jego realizację. Dobro jest bowiem domeną świadomości, a nie miejscem ucieczki od mniej przyjemnych aspektów życia. Rozpoznanie dobroczynnej wyższej mocy inteligencji pozwala dostrzec wyższy cel, nawet w tak zwanych negatywnych czy niepożądanych aspektach życia. Poszerzając swój myślowy horyzont i pytając dlaczego, odmienisz bieg swojej rzeczywistości, szukając oświecenia i ożywiając swój umysł, zezwalasz, aby w Twym życiu zaczęły się pojawiać subtelne powiązania z miriadami warstw znaczeń. Kontrolowane i skorumpowane media kształtują uwagę mas za pomocą ujednoliconego przekazu na temat stanu okiełznanego chaosu. Uważność pozwoli Ci nawiązać kontakt z życiem. Zapewne przypominasz sobie, ileż to razy mówiono Ci uważaj, zwróć uwagę na to czy na tamto. Uważność czy też uwaga to inaczej przytomność i świadomość i czujność. Twoja uwaga to Twoja energia i wolno Ci wybierać jej przedmiot. Wolno Ci ją rozwijać lub zignorować zgodnie z własnym wyborem. Lecz aby poznać samego siebie, musisz nad swą uwagą zapanować oraz nauczyć się, jak ją pielęgnować i cenić. A co najważniejsze, musisz zrozumieć, jak z niej korzystać w odpowiedni sposób. Doszczętnie skorumpowane i kontrolowane media przez całe dziesiątki lat ukierunkowywały uwagę mas swoimi ujednoliconymi relacjami na temat poskramianego chaosu, przekazując Wam wiadomości tworzone według jednego scenariusza i za pomocą metod prezentacji służyły generowaniu zamętu i męczeniu ludzkich umysłów. Relacje na temat katastroficznych i bolesnych zdarzeń, pełnych obrazów rozpaczy, zniszczenia oraz ich niekończące się przeróbki, bezustannie wpychane są w umysły widzów, budząc w nich najwyższy niepokój. Realna forma psychicznej wojny. Władze żonglują prawdą i półprawdami, oszustwem i kłamstwem, aby pozbawić ludzi nadziei i napełnić poczuciem bezcelowości robienia czegokolwiek. To były dzisiejsze informacje, ułóżcie sobie według nich Wasze życie. Skupiając wciąż swoją uwagę na tych samych relacjach, stale oglądając te same obrazy, słuchając tych komentarzy, miliony ludzi tworzą ogromną energię i kreują potężny myślokształt. Myślokształty to wibracyjne matryce materializujące się w rzeczywistości. Po skutecznym zniewoleniu Waszej uwagi i wyobraźni media przechodzą do kolejnego etapu.
wymazują z pamięci wyjątkowy, twórczy pociąg człowieka do kreowania własnej rzeczywistości oraz chęci samopoznania. Jesteście uwarunkowani tak, by wierzyć, że całą pożądaną wiedzę znajdziecie we wspaniałych, elektronicznych pudełkach, pełnych informacji i rozrywki. Tendencyjne przedstawienie wiadomości o niekończącej się wojnie kreuje stan rozpaczy i wywołuje poczucie beznadziei. Ludzi ogarnia bezwład, ponieważ zostaliście przekonani przez władzę, że jedyna rzeczywistość to ta, którą oni wam opisują, przekazują i zalecają. A przecież to każdy z was osobno i wszyscy razem tworzycie tę rzeczywistość. Ci, którzy dążą do objęcia kontroli nad światem, utrzymują tę wiedzę w najgłębszej tajemnicy. Twoja wyobraźnia jest bezcennym i praktycznym narzędziem rozwoju i ćwiczenia koncentracji uwagi na umiejętności tworzenia w życiu tego, czego pragniesz. Dla wyobraźni wszystkie myśli są rzeczywiste. W ramach prostego ćwiczenia, które może napełnić twoje życie mocą, wyobraź sobie, że siedzisz wygodnie na starej kamiennej ławce, gdzieś w ślicznym, sielankowym otoczeniu. Niebo nad tobą jest wspaniałe, ma intensywnie lazurowy kolor. Słońce świeci nisko na horyzoncie, wokół nie ma nikogo, a ty czujesz się bezpiecznie, pewnie i jesteś szczęśliwy, szczęśliwa jesteś. Wraz z głębokim westchnieniem zadowolenia zamknij oczy i na chwilę się rozluźnij. Poczuj, że ta właśnie chwila należy do ciebie. Możesz w pełni cieszyć się tym świętym spokojem. Wszystkie twoje troski i zmartwienia znikają z twojej głowy. Czujesz się odnowiony. Czujesz się świeżo. Niczym ziemia po ciepłym letnim deszczu. Promienie słońca witają cię jak starego przyjaciela, ofiarowując łagodzące ciepło, które wnika w twoje ciało. Twój oddech jest miarowy i głęboki, a wspaniałe zapachy i dźwięki przyrody oczarowują komórki twojego ciała poczuciem ponadczasowej swojskości. Teraz możesz poddać się rytmowi głębokiego rozluźnienia oraz wszystkiemu, co daje ci właśnie ten moment. Podczas gdy twoje ciało fizyczne odpręża się coraz bardziej i bardziej, twoja uwaga może swobodnie przenieść się na nowy plac zabaw twojego umysłu. Posłuchaj lewym uchem, sięgając jak najdalej w otaczający cię pejzaż. Teraz posłuchaj prawym uchem, sięgając jak najdalej w otaczający cię pejzaż. Zmieniaj słyszenie z prawej strony na lewą stronę i z lewej na prawą. Teraz posłuchaj oboma uszami, znajdując miejsce akustycznej równowagi w centrum mózgu. Zobacz, jak komórki twojego ciała zajęte są wchłanianiem życiodajnej energii słońca. Teraz skoncentruj swoją uwagę na pojedynczej komórce. Wejdź w jej wnętrze i przyjrzyj się bliżej temu, co się tam wydarza. Zauważ, jak poszczególne elementy komórki reagują na naturalne światło. Zauważ związek przestrzeni i materii. Jeśli w komórce są jakiekolwiek niedoświetlone obszary, weź kawałeczek miękkiego, złocistego jedwabiu i czule, delikatnie wyczyść to miejsce. Kiedy cała komórka będzie już jasna, wyślij informacje o tym do pozostałych komórek ciała i poproś, aby sprzymierzyły się i połączyły z właśnie dokonanym przez ciebie oczyszczeniem. Posłuchaj uważnie ich odpowiedzi na to zaproszenie.
poczuj, jak Twoje komórki tańczą radośnie, kiedy mogą w pełni wchłaniać i kąpać się w życiodajnych promieniach słońca. Kiedy naprawdę poczujesz to ożywienie i radość goszczące w Twoich komórkach, prześlij im miłość płynącą z samego serca i docierającą w każdy najmniejszy zakątek Twojego ciała. A teraz odpręż się w unoszącym się poczuciu miłości i wielkiej wdzięczności dla siebie za to, kim jesteś. Teraz wyobraź sobie, jak moc życiodajnej energii tryska z komórek Twojego ciała i zobacz, jak miesza się i faluje połączona z energiami Ziemi. Wyobraź sobie, że nosisz ze sobą tę energię oraz ten stan świadomości wszędzie, dokądkolwiek się udajesz. Baw się nią i kieruj ku takiej wersji rzeczywistości, jakiej chcesz doświadczyć. Działaj rozsądnie, ale nie skąp sobie możliwości. Podaruj sobie w swojej wyobraźni jak najwięcej prezentów. A teraz ponownie skoncentruj się na swoim oddechu. Upewnij się, że jest miarowy i głęboki. Poczuj ciepło nagrzanej słońcem kamiennej ławki, na której siedzisz. Zanim otworzysz oczy, pokieruj swoją uwagą i przytomną świadomością i przez kilka kolejnych chwil zatrzymaj tuż pod powiekami moc słońca, przenikającą do głębin Twojego ciała. Teraz weź kilka długich, głębokich oddechów i wyobraź sobie, że właśnie wracasz ze wspaniałej podróży. Otwórz oczy i zobacz, że słońce świeci zupełnie nowym blaskiem. Możesz tworzyć miejsca mocy i spokoju w swoim umyśle, kiedy tylko przyjdzie Ci na to ochota. Twoja wyobraźnia zawsze tylko czeka na znak. Wiele starożytnych kultur wiedziało, że promienie słońca, zakodowane językiem światła, niosą informacje bezpośrednio do ludzkiego umysłu, wpływając na wszystkich za pomocą subtelnego strumienia kosmicznej inteligencji. Wierzono, że promienie światła słonecznego odżywiają i wspierają świat poprzez poszerzenie umysłu oraz wzmocnienie przytomnej świadomości, umożliwiając włączanie nowych horyzontów zrozumienia. Ludzie zawsze wiedzieli, że umysł jest narzędziem do nawigacji po rzeczywistościach. Najważniejsze to zrozumieć, że wydarzenia pojawiające się w Twoim świecie nie są wynikiem przypadkowych i nic nieznaczących działań. Możliwość przebudzenia się i rozwoju przytomnej świadomości zawsze oczekuje na Twoją uwagę. Każda chwila jest pełna życia i obecności kosmicznej inteligencji. Obserwowanie i rozważanie sytuacji z wielu punktów widzenia poszerza horyzont doświadczenia i zrozumienia. Podobnie jak wizyta w Egipcie i bezpośrednie obejrzenie Wielkiej Piramidy zajmuje bardziej i znaczy więcej niż zwykłe oglądanie zdjęć. Wyraźnie nasilające się w Waszym świecie wrzenie, dezorganizację i chaos przypisywać można z jednej strony niedawnemu przyspieszeniu tempa realizacji tajnego i długoterminowego planu kontrolowania świata za pomocą kształtowania i manipulacji ludzkim umysłem. Jednakże, zupełnie jak na przykładzie ze zdjęciami piramidy, ten punkt widzenia to jedynie pojedyncza klatka, na której ujęto tylko jedne ramy rzeczywistości. Klatka sugerująca istnienie wielu innych. Istnieje bowiem zbiorowy cel, który zbliża do siebie wielorakie punkty widzenia. Zatem intencje i doświadczenia wszystkich uczestników, fizyczne i niefizyczne, należy rozważyć, kwestionując wyjaśnienia dzisiejszego świata. Plany ukryte w planach, ukrytych w kolejnych planach, tworząc całe sieci intrygujących możliwości czasów przemian. Sytuacje i ludzie, wydający się ograniczać i kontrolować swoją rzeczywistość, mogą okazać się przydatni w realizacji wielu celów, zależnie od Twojej własnej interpretacji i punktu widzenia.
Chęć rozważenia nowych koncepcji i pomysłów przenosi Twój umysł w inne, nowe obszary świadomości. Najważniejsze to zrozumieć, że wydarzenia pojawiające się w Twoim świecie nie są wynikiem przypadkowych i nic nieznaczących działań. Wszystko dzieje się w określonym celu. Ludzkość przechodzi głęboki proces budzenia się do nowych odkryć na temat natury istnienia. Może pamiętasz, jak Twoją uwagę przykuła seria jakichś zwodniczych zbieżności albo zbitka zmieniających życie zdarzeń? Cały kosmos połączony jest projektem dotyczącym istnienia, zarówno misternie dopracowanym, jak i spontanicznie swobodnym w zakresie rozwoju i zmian. Podobnie rzecz się ma z każdym z Was. Parametry trójwymiarowej rzeczywistości są częścią znacznie większej rzeczywistości, współzależnej i ściśle powiązanej z Waszym światem. Świadomość mieszkająca w wielu kształtach i rozmiarach łączy się w jedną całość, by tworzyć myślokształty i formułować pewne ogólne ustalenia, umowy o współpracy, które w rzeczywistości wzmocnią i wesprą Wasz świat. Na bazie tych umów działasz. Wywodzisz się z ustaleń świadomości. Poszerzasz, penetrujesz i budujesz wszystko, co jest. Każdym oddechem i każdą swoją myślą. Parametry każdej cywilizacji stanowią realizację idei pochodzących z duchowych obszarów, zbiorowej wyobraźni wszystkich uczestników. Wyobraźnię tę wspiera powstająca w stanie rzeczywistości niefizycznej energetyczna konstrukcja, zbiorowy ideał. Potencjał energii, którą można kierować, kształtować i formować, i jest nieograniczony. Cywilizacje są przejawem szerokiego wachlarza zamiarów i celów, realizowanych w oparciu o porozumienie pomiędzy ich projektantami i budowniczymi. Nie rodzisz się na tym świecie, nie wniósłszy wcześniej swojego własnego wkładu w jego kształt. A żyjąc tu, nieprzerwanie wpływasz na aktualną, niefizyczną strukturę ludzkiej cywilizacji. A telepatia komórkowa pozwala Ci wejść z nią w interakcję. Wchodzisz z nią w interakcję. Prowadzisz także telepatyczne interakcje z innymi, porozrzucanymi w czasie strukturami rzeczywistości. Zarówno Twoja obecna cywilizacja, jak i inne rzeczywistości składa się z wcześniej ukształtowanej energii, umieszczonej w określonym paśmie częstotliwości. Przypomina zatem stację radiową, która nadaje swoje audycje do odległych miejsc. Sygnały ich drgań zarysowują cel oraz utrzymują ciągłość wszystkich wersji rzeczywistości. Rzeczywistość fizyczna to model twórczej współpracy, poczętej w sferze inteligencji duchowej. W niefizycznym stanie bytu zasoby świadomości organizują i planują zasiew, po czym doglądają nasion matryc rzeczywistości fizycznej. W świecie fizycznym myślokształty i wyobrażenia na temat rzeczywistości są odbierane telepatycznie ze świadomości, która tę posianą rzeczywistość pielęgnuje. Myśli i idee wplatają się w miriady innych rzeczywistości, podróżując na promieniach światła widzianych jako promienie Słońca oraz w formie sygnałów, kosmicznego promieniowania o wysokiej częstotliwości, takich jak na przykład niewidoczne ludzkim okiem promienie gamma. Idee dotyczące metod wsparcia Waszej fizycznej cywilizacji są nieustannie przenoszone z jednego wymiaru w inny za pomocą promieni światła. Struktury dzisiejszej ludzkiej cywilizacji, jezdnie, budynki, paliwo, wodociągi, linie komunikacyjne, systemy prawne i handel, i szkolnictwo, i rolnictwo, i sztuka są wynikiem fizycznych manifestacji owych niefizycznych nasion matryc. Fizycznie istniejące wytwory Waszej rzeczywistości tworzą pole dla badań życia ziemskiego.
Ludzka tożsamość z natury, zarówno fizyczna, jak i niefizyczna, ogarnia wiele rzeczywistości, które nauczono was i zachęcono, by ignorować. Wielkie siły kosmiczne, przenoszące i przetwarzające energię w struktury cywilizacji, wpływają także na każdą epokę. Ludzka tożsamość z natury, zarówno fizyczna, jak i niefizyczna, ogarnia wiele rzeczywistości, których nauczono i zachęcono was ignorować. Uwagę ludzkości od zawsze przykuwało niebo. Wiele starożytnych kultur szukało w nim potwierdzenia dla przekonania, że wszystkie formy życia mają własną świadomość, a istnienie podlega pewnym określonym prawom kosmicznym. Życie i działanie w harmonii z owym prawem uważano za równie naturalne i konieczne jak oddychanie. Obecność wzorców i cykli zdradzała fakt istnienia projektu rzeczywistości, co z kolei narzucało istnienie jego projektanta. Właśnie z tego powodu każda kultura i cywilizacja Ziemi obserwowała i studiowała wydarzenia na niebie. Uderzająco piękny i majestatyczny porządek przemarszu z udziałem Słońca, Księżyca, planet i gwiazd stanowił źródło istotnej wiedzy na temat tajemnic życia, a szczególnie tej, która łamała szyfr wielowarstwowego kalamburu prawdy, która brzmi: jako w niebie, tak i na ziemi. Wasi przodkowie wierzyli w przyrodzony związek pomiędzy sferą niebios a życiem na ziemi. Greckie słowo astra, gwiazda, stało się elementem łączącym trudną dziedzinę astronomii, wiedzy zajmującej się tak zwanym wszechświatem materialnym, istniejącym poza atmosferą Ziemi, ze sztuką astrologii, polegającą na interpretacji wpływu ciał niebieskich na bieg ludzkich spraw. Korzenie tej dwuskładnikowej wiedzy sięgają daleko wstecz, do czasów Mezopotamii, krainy znajdującej się niegdyś pomiędzy Tygrysem a Eufratem. To właśnie tam, już ponad 6000 lat temu, istniały w pełni rozwinięte cywilizacje, powstałe jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, niemalże w jedną noc. Mezopotamia, teren dzisiejszego Iraku, uważana jest przez wielu historyków za kolebkę cywilizacji. Podczas wojennej okupacji Bagdadu, starożytnej stolicy i centrum kulturowego Iraku, jaka miała miejsce latem 2003 roku, rozszalałe szabrownictwo doprowadziło do zniszczenia i zniknięcia bezcennych artefaktów dokumentujących prawie 7000 lat historii tej krainy. W świetle tamtych zniszczeń da się jednak zauważyć, że, co najciekawsze, starożytni mieszkańcy tego terenu spoglądali w niebo z wielkim szacunkiem i trwogą, twierdząc, że o tajemnicach istnienia uczyli ich bezpośrednio ci, którzy przybyli z nieba. Planety Układu Słonecznego zaprojektowano do działania i współpracy w ramach pewnego zsynchronizowanego wzorca, tworząc fundament dalszego rozwoju trwającego przez kolejne cykle czasu. Około 8 stopni po każdej ze stron ekliptyki, rocznej ścieżki Słońca po niebie, znajduje się wąska wstęga przestrzeni, umowny pas obejmujący znaki zodiaku. Ścieżki Słońca, Księżyca i głównych planet orbitują w tym wielkim gwiezdnym kręgu. Starożytni podzielili zodiak na 12 gwiazdozbiorów, a każdą gwiezdną konfigurację oznaczyli jako znak astrologiczny, najczęściej postacią zwierzęcą. Zwierzęta uważano za międzywymiarowych wędrowników, odbywających podróże do rzeczywistości, zatem naturalną rzeczą stało się wyróżnianie gwiazd, czyli siedzib owych rzeczywistości, nazwami szanowanych ziemskich ikon. Tworzenie map nieba oraz zaznaczanie na nich kursów planet przemierzających gwiezdne sklepienie stało się metodą, dzięki której ludzie mogli zrozumieć wielkie tajemnice życia oraz zlokalizować swe niebiańskie rodziny. Rolę naczelną i najważniejszą odgrywa Słońce, będące przekaźnikiem informacji zakodowanych w jego świetle.
Dzięki promieniowaniu gamma, czyli promieniowaniu o wysokiej częstotliwości, Słońce przekazuje i rozprowadza idee oraz matryce świadomości do różnych rzeczywistości. Wobec tego wasze życie ma głęboki związek z aktywnością ciał niebieskich, wyróżniającą niebo w chwili narodzin każdego z was. Kiedy Słońce wędruje wielkim kręgiem zodiaku, każdy dzień waszego roku oznaczony innym stopniem jego położenia w jednym z 12 domów znaków astrologicznych. Data oraz stopień położenia Słońca w znaku stanowią zapis lub wspomnienie wszelkich zdarzeń. Niebo jest mapą wiedzy, na której każda chwila nosi energetyczny odcisk Słońca, zarys jego obecności, wyjątkowy, niczym odcisk stopy na piasku. Każdy z was dobiera sobie określony czas narodzin. Podobnie jak dzięki kwalifikacjom dobieracie sobie wykonywany zawód. Niektóre momenty narodzin można uznać za o wiele bardziej pomyślne od innych, jednak aby dopasować się do przeważającego typu energii danej chwili, w twoim duchowym życiorysie muszą znaleźć się zawsze właściwe kwalifikacje i referencje. Horoskop to mapa wyjątkowa. Obraz nieba w określonym dniu, miejscu i czasie narodzin człowieka. Pozycje Słońca, Księżyca oraz planet, jak również znaków nad horyzontem, umieszcza się w kosmogramie, kole z zodiakiem. Odkrywając w ten sposób pewien zawiły matematyczny związek tworzący osobistą matrycę i potencjał rozwojowy każdego z was. Mapa ukazuje fizyczne, mentalne, emocjonalne i duchowe dary i wyzwania, a jednocześnie pozostawia swobodę rozwoju i kierunku zmian, zgodnych z wolną wolą każdego człowieka. Godne zaufania są też węzły, punkty przecięcia ścieżki Ziemi ze ścieżką Księżyca, tworzące tak zwaną głowę i ogon niebieskiego smoka, czyli tak zwany węzeł północny i południowy. Położenie niebieskiego smoka na kole horoskopu ma znaczenie najwyższe, ponieważ to ono wskazuje kierunek, w jakim porusza się człowiek, aby wypełnić swoje osobiste przeznaczenie. Pokazuje też przeszłe miejsca, z których się dany człowiek wywodzi. Rodząc się w fizycznej rzeczywistości, odgrywasz swe życie w ramach znaku, odcisku kosmicznej energii, stanowiącego plan, zamiar i cel. Jest to plan, zamiar i cel, który każdy z was sam zaprojektował i zatwierdził. Kroniki stworzenia uznają Ziemię za monumentalny magazyn cennych informacji zaszyfrowanych w całych warstwach kodów genetycznych ziemskiego życia organicznego. Widzą w Ziemi żyjącą bibliotekę. Ludzka natura entuzjastycznie dąży do ich ujawnienia, nie rozumiejąc jednak ani gdzie, ani jak powstał ich wspólny porządek. Tymczasem wasze dziedzictwo pochodzi z gwiazd. Ileż to razy spoglądałeś nocą w niebo, ile chwil zadumy i ile modlitw wysłałeś w niebieski firmament. Ile razy ty chciałeś zliczyć gwiazdy i zastanawiałeś się nad potęgą Słońca. Twe najgłębsze tęsknoty budzą uzasadniony dreszcz wspomnień, które chcą na nowo zapłonąć i przebudzić ciągłość dążenia do celu, w którym uczestniczy cały kosmos. Przybyliście na Ziemię, aby w ludzkim ciele zmieścić tę starożytną wiedzę, zdając sobie jednocześnie sprawę, że życie tutaj zaoferuje wam tak wiele możliwości i darów, jak tylko będziecie chcieli doświadczać. Nauka rozpoznawania i odczytywania częstotliwości, czy też poziomów świadomości, oferuje wam zupełnie nową formę swobody i wolności. Koncepcje materii ożywionej i nieożywionej, organicznej i nieorganicznej, nie wystarczają do pełnego opisu wszystkich możliwości wszechświata, znanego i nieznanego. Świadomość to stała, wszechobecna energia. Wszystko, co istnieje, posiada szczególną, odmienną wibrację oraz charakterystyczną częstotliwość energii, znak rozpoznawczy i swoisty manifest wyjątkowości w sferze istnienia.
Częstotliwości to wibracje energii określane tempem swojej powtarzalności. Niektóre przenikają wiele warstw istnienia, pokonując to już, co uważacie za czas i przestrzeń. Umiejętność wyczuwania i odczuwania oraz przekazywania energii jest naturalną funkcją człowieka jako formy istnienia. Dlatego też obecne czasy wzmocnionej i przyspieszonej energii dają Ci doskonałą możliwość poszerzenia umysłu poprzez swój rozwój i dostrojenie swojego postrzegania do częstotliwości. Twoja percepcja poszerzy się, kiedy nauczysz się rozróżniać warstwy znaczeń i postrzegać ukryty sens życia. Pełne uczestnictwo w życiu, jak również nauka pozbawionej osądów obserwacji swych własnych interakcji, są kluczem do rozwoju poszerzonej świadomości. Nauka rozpoznawania i odczytywania informacji zawartych w częstotliwościach lub też nauka odczytywania poziomów świadomości daje Ci i Twojemu światu zupełnie nową formę swobody i wolności. Możliwości przebudzonego umysłu oraz korzyści z nich płynące mają jednak dla ludzkości dopiero zaświtać. Kiedy ich potencjał zostanie w pełni pojęty i wykorzystywany, ludzie zaczną rozpoznawać potężne wpływy galaktycznego centrum, łona Drogi Mlecznej na życie. Praktycznie rzecz ujmując, musisz najpierw nauczyć się zarządzać swoją uwagą, tu i teraz. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć język, jakim mówią częstotliwości. Każda wysyła wewnętrznie generowane sygnały i wiadomości szczodrze i bez wysiłku, a obszary istnienia, które wydają się nie istnieć, nieustannie pukają do drzwi Twojej percepcji. Fontanny wiedzy nieustannie kipią w Twoim wnętrzu, lecz najczęściej tego po prostu nie zauważasz. Odczucia, wrażenia i wspomnienia, uzasadnione i ważne składniki świadomości współpracują, aby umożliwić Ci odegranie najważniejszych ról w procesie budzenia się Twojej życiowej energii i poszerzenie uważności oraz podłączenie się do rozleglejszej perspektywy widzenia rzeczywistości. Jesteś tutaj w ramach współpracy przy realizacji tego wspólnego celu. Role, jakie odgrywasz w życiu, są całkowicie Twym własnym dziełem. Sam piszesz scenariusze, sam reżyserujesz akcje, nieustannie dodając i zmieniając biegi zdarzeń. Twoja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek robisz w swojej własnej wersji świata, wpływa i kieruje biegiem całej cywilizacji. Zdumiewające zmiany, które ogarniają kulę ziemską, stanowią wyraźny dowód ogromnych wstrząsów. Ludzie na całym świecie, konfrontując się z ograniczeniem swobód, dziś przypominają sobie ustalone parametry możliwości wybranych jeszcze przed urodzeniem. Zbiorowy cel ludzkości w czasach przemian wydaje się być głęboko związany z niesłychaną okazją do duchowego wzrostu i rozwoju, w którym to doświadczeniu bycia na Ziemi stanowi zarówno cel, jak i samą lekcję. Na jednym z poziomów swego doświadczenia jesteś tutaj, aby uczestniczyć w masowym ruchu i świadomości ku zbiorowej integracji pamięci. Aby podnieść stawkę w tej grze i urozmaicić owo doświadczenie, do dramatu wprowadzono różnego rodzaju i rozmiaru przeszkody pochodzące z wielu poziomów rzeczywistości. Każda epoka posiada ogólny plan gry, który można studiować, badać i doświadczać nielinearnie, czyli tam, gdzie cały czas wydarza się jednocześnie. Niebieskie ustawienie gwiazd i planet odgrywa definiującą rolę w procesie ustalania struktury i celu, ponieważ przekazuje wpływy energetyczne tworzące zarys i do pewnego stopnia definiujące potencjał kierunków możliwości danego czasu, w jakim żyjecie. Ty także wybrałeś pewną tożsamość, która oparta jest o liczne talenty i umiejętności zgromadzone na podstawie innych trendów, innych czasów, po to, by w pełni przyczynić się do przemiany. Ulokowałeś się w starannie dobranym dla Ciebie i dla siebie życiu.
Już sama decyzja bycia tutaj jest wielkim osiągnięciem. Jednak zrozumienie tego, co pojawia się wokół ciebie, jest osiągnięciem jeszcze pokaźniejszym. Miliardy ludzi przybyło tutaj, aby odegrać rolę w wielkiej grze, rozpoznać i zapamiętać fakt, iż są stworzeniami energetycznymi, których myśli, odczucia i emocje tworzą świat takim, jakiego doświadczają. Świadome uczenie się umiejętności rozpoznawania częstotliwości, a następnie tworzenie częstotliwości przez siebie pożądanych, stanowi klucz do tej gry. Zdolność odczytywania, rozumienia oraz komunikowania się z energiami życia waszego środowiska stanowi cenny cel całej ludzkości. Aby rozwinąć umiejętność świadomego odbierania i wysyłania częstotliwości, musisz się nauczyć zwracać uwagę na niuanse życia. W trakcie poszukiwania wiedzy o sobie samym natrafisz nieuchronnie na nowe widoki na rzeczywistość. Świadomość oraz kontrola oddechu stanowią podstawę pojęcia i rozwoju wyższego umysłu, ponieważ są bardzo silnym i naturalnym sposobem łączenia wewnętrznych i zewnętrznych źródeł siły życiodajnej energii. Koncentrując swoją uwagę, możesz wykorzystać własny oddech, aby się ustabilizować, wprowadzić w swe wnętrze więcej energii, pobudzić swój układ odpornościowy, aby stworzyć własne korzystne wzorce myślowe oraz odbywać podróże w głąb siebie w celu zdobycia transcendentalnej wiedzy i informacji ze źródła znajdującego się poza waszym linearnym sposobem pojmowania świata. Musisz nauczyć się zwracać uwagę na to, dokąd prowadzi cię twój własny oddech, gdyż jest on potężnym narzędziem aktywizującym i umożliwiającym jak najszersze wykorzystanie twojego fizycznego kształtu. U wszystkich dążących do osiągnięcia wyższego stanu świadomości, ćwiczenia oddechowe tworzą w ciele silny fundament. Dlatego gorąco polecamy zdyscyplinowaną koncentrację uwagi na oddechu. Oddychanie to metoda wymiany energii pomiędzy światem zewnętrznym i wnętrzem waszych ciał. Nieważne, co robisz, czy akurat kładziesz dzieci do snu, czy prowadzisz samochód, szykujesz kolację, uprawiasz miłość, czy spieszysz się do biura, modulacja twojego wzorca oddechowego zawsze pozwoli ci się ześrodkować, poszerzając tym samym zakres wykorzystania umysłu oraz poprawiając sprawność fizyczną. Już teraz poświęć kilka chwil i zauważ, w jaki sposób zazwyczaj oddychasz. Czy czujesz swój oddech? Czy słyszysz jego odgłos? Jak głęboki jest twój oddech? Czy twoja klatka piersiowa wykonuje jakieś ruchy? Czy oddychając wyczuwasz niższe partie płuc? A teraz z większą uwagą oczyść gardło, rozluźnij język, delikatnie rozluźnij szczękę i weź wdech. Powoli przez nos, licząc przy tym do 4. 1, 2, 3, 4. Poczuj jednocześnie, jak oddech wiruje w twoich nozdrzach. Posłuchaj odgłosu wiatru w jaskini, kiedy dostaje się w tylne rejony gardła. Świadomie podążaj za nim w głąb ciała. Wyobraź sobie, że twój oddech napełniony jest złotymi, tętniącymi życiem spiralkami energii, które przemierzają twoją krtań, płyną w dół do gardła, aż do samego dna płuc. Kiedy zakończysz wdech, zrób króciutką przerwę, a potem całkowicie i dokładnie długim wydechem uwolnij powietrze, licząc ponownie do 4. Przed kolejnym oddechem zrób przerwę. W podobny sposób staraj się utrzymać swoją uwagę, czytając ten tekst.
Głęboki, rytmiczny oddech uspokaja i przywraca równowagę całemu ciału. Przy drugim lub trzecim głębokim wdechu wyobraź sobie i poczuj, jak pełne życia złote spiralki energii przenikają ścianki twoich płuc i poruszają się dalej w nurcie krwi. Kiedy ożywcza energia łączy się z krwią, zauważ, jak wiruje i pędzi w kierunku twojego serca. Pozwól, aby ta skoncentrowana energia wniknęła w jego komory, a potem zobacz i poczuj, jak z twego serca wypływa i jak porusza się w twoim ciele ożywiona krew. Wyobraź sobie ją jako wspaniałą, rubinowo-czerwoną rzekę, inteligentną i pełną siły życia, spokojnie i celowo rozprowadzającą falę mocy życiodajnej energii po całym organizmie. Oddychaj dalej i ciesz się mocą swojej skoncentrowanej uwagi. Energię oddechu możesz skupić na dowolnym obrazie, zgodnie z tym, jak chcesz się poczuć lub co chcesz wyrazić. Energia witalna jest wolna i w pełni otwarta na to, by nią kierować i kształtować. Oddychając świadomie, natychmiast zmieniasz wzór częstotliwości fal mózgu na bardziej przebudzoną. Wchodzisz w zintegrowany stan świadomości, ucząc się dostrajać i dostosowywać swoją uwagę. Poszerzysz swą świadomość wachlarza częstotliwości, które pochodzą zarówno ze źródeł fizycznych, jak i niefizycznych, ubiegających się o twoją uwagę. Promieniowanie kosmiczne, pulsujące, świetliste energie, niosące ogromne zasoby informacji, przenikają jako fale elektromagnetyczne wszystko, co istnieje. Charakter istnienia opiera się o współpracę. Wszystko, co dzieje się na wszystkich poziomach rzeczywistości, dzieje się z określonego, ważnego powodu. Puls energii przenika przez całość istnienia, tworząc superświadomy kosmiczny umysł, źródło energii oraz skarbnicę wszelkiej wiedzy. Stały strumień twórczych impulsów pochodzących z kosmicznego umysłu stymuluje badanie i rozwój, otwiera nowe drogi wiodące świadomość przez istnienie. Każde zdarzenie wiąże się z wielokrotną liczbą celów. Im większa jest liczba jego uczestników, tym więcej energii powstaje. Uczestnictwo myślą, słowem lub czynem wzmacnia myślokształt, posiadający potencjał wprowadzenia zmiany energetycznej w kierunku obranym przez ludzką świadomość. Wynik jest określony przez natężenie emocji, które stanowią podłoże danego myślokształtu. Kiedy twoje emocje stają się obiektem manipulacji, zajęcie własnego stanowiska oraz jasne ocenienie sytuacji jest o wiele większym wyzwaniem. Potrzeba nowej, duchowo pobudzającej kosmicznej perspektywy, aby ludzkość mogła w pełni zrozumieć celowość skrajnej wręcz polaryzacji cywilizowanego świata i aby go w końcu zjednoczyła. Wówczas stare nawyki, wzorce i uzależnienia ograniczające i zamykające ducha człowieka nagle popękają, przygotowując drogę dla nowego porządku umysłu opartego o globalne odrodzenie poczucia obowiązku, odpowiedzialności i osobistego odnalezienia własnej mocy. Światło to promieniowanie elektromagnetyczne o charakterze cząsteczkowo-falowym. Krystaliczna struktura waszych komórek chętnie reaguje na naturalne światło. Promieniowanie kosmiczne, pulsujące, świetliste energie, niosące ogromne zasoby informacji, przenikają jako fale elektromagnetyczne wszystko, co istnieje. Ludzki mózg i układ nerwowy funkcjonują zarówno w rzeczywistości fizycznej, jak i niefizycznej, będąc odbiornikami szerokiego zakresu impulsów elektromagnetycznych, które przemierzają przestrzeń i znajdują przystań na twojej planecie. Twoje komórki nie znają spoczynku. Przenoszą, tłumaczą, przekazują oraz sortują miriady częstotliwości,
Sygnały lub wiadomości przenoszone są jako delikatne impulsy elektryczne za pomocą nerwów, mózgu oraz całego ciała. Będąc w stałym kontakcie z wyższą siłą kosmicznego umysłu, impulsy te przekazują swoją energię do rzeczywistości fizycznej i niefizycznej. Ich łączność wspomagana jest promieniami słońca, mającymi możliwość zmian w zależności od prędkości, jakości oraz rytmu tętniącego promieniowania słonecznego światła. Dlatego też wpływ promieniowania słonecznego na Ziemię jest różny w różnych epokach, zależy od transmisji energii. Współczesna, ortodoksyjna medycyna i psychologia polega na modelu umysłu złożonego z aspektu świadomego, podświadomego i nieświadomego, małym zainteresowaniem i uznaniem darząc jego wrodzoną łączność z umysłem kosmicznym oraz szerszymi horyzontami rzeczywistości. Człowiek jest istotą wielowymiarową, a wielkie nieporozumienie co do interpretacji tego aspektu ludzkiej osobowości wywarło z biegiem czasu znaczący wpływ na ludzki umysł. W ramach naturalnej reakcji na długoterminowe ograniczenia, masa myślokształtów budujących całość ludzkiej rzeczywistości zaczyna kipieć zdrowym buntem. Uwolnienie wielkiej ilości tłumionej energii psychicznej stymuluje nagłą ekspresję świadomości, która za pomocą telepatii przenika zarówno ten świat, jak i wiele innych warstw rzeczywistości. Moc, jaką dysponuje kosmiczny lub wyższy umysł, oferuje ludziom możliwość badania nowych obszarów, nowego pogranicza. Wasz podzielony na dwie półkule mózg uważany jest za główną oczyszczalnię, która wspomaga komunikację w rzeczywistości fizycznej, chociaż w gruncie rzeczy w owej komunikacji udział bierze wiele warstw waszej fizycznej i niefizycznej tożsamości. Tak czy inaczej, mózg wykonuje istotne funkcje. Jego prawa półkula, która zarządza lewą stroną waszych ciał, panuje nad myślami abstrakcyjnymi, intuicyjnymi, nad twórczością i wyobraźnią. Lewa półkula działa racjonalnie, analitycznie, logicznie oraz zarządza prawą stroną ciała. Harmonia pomiędzy nimi umożliwia uczenie się oraz pozwala w pełni zaktywizować potencjał mózgu. Działania stymulujące i rozwijające cechy każdej ze stron mózgu faktycznie ćwiczą umysł, prowadząc go do stanu zdrowej równowagi oraz wyższej inteligencji. Obie półkule zaktywizujesz powoli, przenosząc wzrok z lewej do prawej strony, bez poruszania głową lub w inny sposób, poklepując podczas chodu lekko unoszone w górę kolana na przemian, raz prawą, raz lewą dłonią. Obie metody pozwolą ci równoważyć półkulę mózgu. Słuchanie zaś odgłosów przyrody metodą zmiany koncentracji, słyszenia z lewego ucha na prawe, da najlepszy rezultat. Tradycyjnie już przyjęło się, że umysł działa w trzech podstawowych kategoriach: świadomie, podświadomie, nieświadomie, co dla wygody tej wyobraźni można przedstawić symbolicznie, używając ziarenka zielonego groszku, dużej słodkiej cebuli oraz ogromnego ziemniaka. Świadomy umysł zawiera ja, które dowodzi, jest przytomne i myślące i jest tą wersją ciebie, która reżyseruje swój program, sieje nasiona, pilotuje twój samolot zamiarów w trójwymiarowej rzeczywistości. Ten świadomy umysł to ziarenko groszku, miejsce, z którego wydaje ci się, że działasz. Umysł podświadomy, czyli większa niż groszek cebula, kryje w sobie zwariowane komendy wydawane przez świadomy umysł i przypomina ogromny kontener, w którym składowane są całe warstwy wszystkich twoich wspomnień. Służy on też jako olśniewająca hurtownia wiedzy na temat wielowymiarowych powiązań i wspomnień, które docierają tu za pomocą impulsów magnetycznych z czasów
poza teraźniejszością. Ogromny ziemniak. To twój umysł nieświadomy, twój osobisty, bardzo czuły, wewnętrzny radar. Tworzy bogatą bazę wiedzy oraz dojrzewa w ramach duchowego rekonesansu, czerpiąc z najgłębszych kosmicznych poziomów impulsy, znaki, sygnały oraz symbole odbierane z kosmicznego umysłu, który dla celów używanego tu porównania nazwijmy ogrodem. Są tłumaczone do dalszego przekazu w głębinach nieświadomego umysłu. Odbiciem stanu umysłu pojedynczej osoby jest aktywność jej mózgu, którą można zmierzyć za pomocą encefalografu. Odczyt EEG wykrywa liczbę cykli fal mózgowych na sekundę, odnotowuje wyjątkowe częstotliwości fal lub szczególne powtórki, wskazujące na istnienie częściej używanych wzorców myślowych. Częstotliwość, inaczej tempo występowania aktywności elektrycznej, określa różne poziomy aktywności falowej mózgu, zwane beta, alfa, teta i delta. Fale beta kojarzy się z pracą świadomego umysłu. Wskazują one na zwykły stan czuwania i myślenia przy najwyższym tempie cykli na sekundę. Fale alfa są od nich wolniejsze, służą jako niezwykle ważne połączenie lub pomost pomiędzy falami o najwyższych częstotliwościach umysłu świadomego z wiele bardziej wolniejszymi wibracjami fal typu teta i delta. Stan alfa, który porównamy do mostu wykonanego z pojedynczej marchewki, to łącze, do którego najłatwiej dojść za pomocą wizualizacji i relaksacji. Medytacja, spacer lub przebywanie na łonie natury albo zwolnienie tempa życia, choćby po to, by spokojnie delektować się filiżanką herbaty, może realnie ożywić i przywrócić twoją wewnętrzną równowagę. Rozluźnienie języka i delikatne puszczenie żuchwy także przestroi twoją częstotliwość z fal świadomości beta do częstotliwości alfa, co poskutkuje zwiększeniem kreatywności. Skupienie uwagi na oddechu, marzenie oraz aktywizacja zmysłów również pozwalają osiągnąć stan alfa. Przez większość czasu w stanie alfa potrafią przebywać bawiące się dzieci, a każdy z was przechodzi przez ten stan zasypiając. Kiedy nauczysz się utrzymywać w jakby zawieszeniu, to w owym wysublimowanym stanie zauważysz, jak w twoim umyśle przemieszczają się i przetasowują strumienie energii. Po przeciwnej stronie stanu alfa znajduje się stan teta, w którym nawet wolniejsze częstotliwości wykazują aktywność w umyśle podświadomym. Jest to stan wysoce programowalny, mieszczący w sobie głębokie psychiczne powiązanie wykraczające poza linearny czas. W stanie delta twoje czujki rzeczywistości są wysoce dostrojone, jednak częstotliwość ta wskazuje na stan głębokiego snu przy jednoczesnym pełnym działaniu umysłu nieświadomego. To właśnie umysł nieświadomy podłączony jest do pamięci umysłu kosmicznego, a umysł kosmiczny jest uruchamiany podczas jednoczesnego występowania wszystkich wzorców częstotliwości beta, alfa, teta i delta. Częstotliwości elektromagnetyczne twoich myśli, wplatających się w przód i w tył tkaniny czasu, wywierają wpływ na inne rzeczywistości i podobne w nich kwestie. Na przestrzeni czasu ziemianie niezwykle twórczo korzystali z różnych poziomów aktywności mózgu w celu podniesienia swoich umiejętności. Wasze historie niezupełnie adekwatnie wskazują na prawdziwą esencję ludzkich osiągnięć. Kiedy jednak wszystko, co ukryte, wyjdzie na jaw, przyszłość przyniesie elektryzujące i błyskawiczne zmiany w masowej psychice ludzkości. Kwestie dotąd niewypowiedziane, których umysł nieświadomy nie chciał rozpoznać, a niektórymi nie chciał się zajmować, wypłyną na powierzchnię zbiornika podświadomości, dając wielką szansę na zbiorowe oczyszczenie umysłu ludzkiego z nieprzetworzonych informacji i emocjonalnego gruzu. Wasi przodkowie wiedli bardzo interesujące życia.
Ich wyczyny oraz wspomnienia przechowywane w podświadomym oraz nieświadomym umyśle są niczym cenny wkład w zbiorową świadomość ludzkości. Prawdziwa wiedza, której szukasz, znajduje się wewnątrz. Wydarzenia uznawane przez beta świadomy umysł za dawno minione mogą być wciąż realne i obecne i mogą dziać się równolegle, co widać jednak z wielowymiarowej perspektywy umysłu kosmicznego. Rozmaite rzeczywistości czasoliniowe przeplatają się wzajemnie, łączą za pomocą problemów, kwestii i lekcji zachodzących w fizycznym świecie. Częstotliwości elektromagnetyczne myśli wplatających się w przód i w tył tkaniny czasu wywierają wpływ na inne rzeczywistości i podobne w nich kwestie. Na poziomie komórkowym trwasz w wiecznym stanie natychmiastowej łączności, a istoty z innych czasów często doskonale zdają sobie sprawę z tej wiecznie trwającej wymiany. Nowoczesność stoi na fundamentach masowego przekonania, że proces gromadzenia informacji ma charakter zewnętrzny. Możliwe. Jednak jako ludzie jesteście naturalnie stworzeni do doświadczania rzeczywistości z pozycji wewnętrznej, z pozycji osobistej mocy, co prowadzi do o wiele bardziej szczęśliwych i rozległych perspektyw witalności oraz twórczej ekspresji, niż się obecnie wierzy. Istnienie jest wielowarstwowym przedsięwzięciem. Jest zarówno wysoce złożone, jak i odwrotnie, zupełnie proste. Zasadniczo stanowi ono doskonałe połączenie wielu częstotliwości, oparte o świadome, zbiorowe porozumienie. Wzorce energetyczne nieprzerwanie odbijają się echem, wnikają w inne warstwy rzeczywistości, tworząc otwartą wymianę sygnałów i częstotliwości. Patrząc z szerszej perspektywy, wszystkie rzeczywistości mają charakter otwarty, niczym umowy zawarte na czas nieokreślony. Zatem cokolwiek robisz, jakiekolwiek postawy i działania podejmujesz, kreują częstotliwość, która stanowi nadawaną we wszystkich kierunkach audycję na temat Twojej istoty. Przykrywki i pretensje to jedynie forma oszustwa. Jesteś tym, kim jesteś. Siebie możesz oszukiwać, lecz nie uda Ci się oszukać czy sfałszować swojego energetycznego podpisu. Zawsze wysyłasz przekaz o sobie i o tym, kim jesteś. Dotyczy to każdego, od niemowlaka do świadomego przywódcy. W obecnym stanie ludzkich spraw poziom oszustwa i kłamstwa wzniósł się już pod niebiosa, ponieważ ludzie zgubili zdolność odczytywania wibracji rzeczywistości. Ludzie nazywają to dziś stanem wyparcia. Czasem tworzysz sytuację po to, by zrealizować zamiar albo wypełnić warunki umowy podjętej jeszcze przed przybyciem tutaj. Posługiwanie się mocą zawsze wiąże się ze sprawdzianem charakteru. Osobiste wyzwania rozwijają charakter, stymulując nowe wyżyny rozwoju emocjonalnego i inteligencji, podczas gdy kwestią globalną wydaje się być zbiorowe pragnienie osiągnięcia celów psychiczno-duchowych en masse. Jesteś tu, aby doświadczać dokładnie tego, czego doświadczasz. Wiedząc to oraz pamiętając, że wolna wola zawsze pozostawia Ci wybór, możesz w nurt rzeki swojego życia wprowadzić prawdziwą moc i poszerzyć jej koryto. Twoje pragnienia muszą być precyzyjne, a Twoje możliwości jasno określone. Zmieniając swoje wcześniejsze nastawienia oraz oczekiwania, możesz zmienić każdą sytuację. Zmiana kąta uwagi oraz przytomny dobór myśli, mający na celu wzmocnienie pożądanego wyniku, zmienią emitowaną przez Ciebie częstotliwość, co bez wątpliwości otworzy Ci drzwi do innego, prawdopodobnego rozwiązania tej sytuacji. Dostrajanie rzeczywistości lub zamierzone korzystanie z częstotliwości przypomina falę wypchniętą w przyszłość. Pokonując swoje lęki oraz przeżywając wyzwania, zbudujesz w sobie ogromną pewność oraz wytrzymałość w pewnym sensie, im bardziej dramatyczne jest wyzwanie.
przed jakim stajesz, tym większa jest Twoja potencjalna zdobycz i zwrot w postaci samoumocnienia siebie. Osiągnięcia i zdobycze gromadzą się i przenikają przez warstwy rzeczywistości ze zbiorowym impetem i w zbiorowym celu, tworząc w ten sposób wielowymiarową szachownicę, której pionki, gracze, a nawet sama szachownica dysponują określonym poziomem własnej woli. Wykorzystanie oraz zrozumienie, że wszelkie istnienie wynika z elektromagnetycznej częstotliwości, stanowi jeden z obecnych zbiorowych celów ludzkości. Przywołanie oraz zbadanie bogactwa wspomnień ukrytego w genach stworzy nową perspektywę dla zrozumienia zasad działania ludzkiego ciała, akceptując okoliczności wynikające z szerszej perspektywy rzeczywistości. Dostrzeżesz, że jest to wykonalne. Bez względu na to, co kreujesz, Twoje przekonania tworzą ukryty fundament wszystkich Twoich przeżyć. Oczywiście, można tworzyć energie niezgodne z Waszym własnym dobrem. Nie widząc wytwarzanych przez siebie energii, nie zawsze masz świadomość, że nieustannie nadajesz w eter transmisję swoich przekonań oraz własnej definicji rzeczywistości. Zamroczony i niejasny umysł przyciągnie do siebie taki sam rodzaj energii, gdyż nadaje na tych samych falach. Pamiętaj, Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość, więc ilekroć znajdziesz się w obliczu niezrozumiałej sytuacji, zapytaj, dlaczego ja ją kreuję? Pytanie o przyczynę otwiera drogę dla dalszych wyjaśnień. Cały trik polega na włączeniu swojej uwagi i na nauce słuchania odpowiedzi. Bez względu na to, co kreujesz, Twoje przekonania tworzą ukryty fundament wszystkich Twoich doświadczeń. Musisz zatem nauczyć się być świadomym swojej mocy wdrukowania informacji w energię, z którymi wchodzisz w interakcje, z których korzystasz, kształtując swoją rzeczywistość. Generujesz energię o częstotliwościach opartych o swoje przekonania, nastawienia i pragnienia, żyjąc jednocześnie w czasach oferujących dodatkowe pole drgań częstotliwości elektronicznych, które bombardują ludzkie środowisko. Fale o ekstra niskiej częstotliwości, drgania elektromagnetyczne, mikrofale, częstotliwości emitowane przez przewody wysokiego napięcia, wibracje myśli innych ludzi, częstotliwości przechowywane w ziemi oraz cała mnogość wibracji, wpływów kosmicznych mieszają się i łączą wokół Ciebie. Ucząc się koncentracji uwagi i wyostrzając swoje rozwijające się postrzeganie, stajesz się stopniowo coraz bardziej świadomy oraz wrażliwy na napotkane wibracje i drgania, począwszy od energii pokarmów i miejsca zamieszkania, a skończywszy na energii odwiedzanych miejsc oraz wykonywanych działań. Kiedy Twoja świadomość energetyczna wzrośnie, nauczysz się wyczuwać wszystkie częstotliwości. Zauważysz na przykład, że różnice w samopoczuciu podczas jedzenia żywności z masowej produkcji i produktów wyhodowanych czy przygotowanych z miłością istnieje. Rozróżnienie częstotliwości elektronicznych wymaga identycznego poziomu trzeźwości. Jeśli zdarza Ci się spędzić większą część dnia na elektronicznych rozrywkach, koniecznie poświęć równą ilość czasu na pobyt na łonie przyrody. Natura jest najlepszym miejscem odzyskiwania energii oraz tworzenia własnej wewnętrznej równowagi. Możesz wzmocnić i wprowadzić w życie pożądaną rzeczywistość, znajdując czas na komunikację z podświadomym i nieświadomym poziomem swojego umysłu. Po pierwsze, należy zwolnić tempo i skoncentrować się na oddechu. Delikatnie rozluźnij szczęki, odpręż język. Pozwól, aby głęboki, relaksujący, rytmiczny oddech odprężył Twoje ciało i otworzył Ci umysł na wyższe stany świadomości. Oddychaj głęboko i wyobrażaj sobie, jak Twoje ciało jest całkowicie napełnione złotymi spiralkami energii.
A teraz wyobraź sobie falę energii podobną do delikatnego wiosennego deszczu. Zobacz, jak fala obmywa cię od szczytu głowy w dół do samych stóp. Fala zmywa z ciebie wszelkie napięcia. Czujesz się świeżo i czysto. Czujesz, że możesz swobodnie podążać w głąb siebie. W twym umyśle znajduje się miejsce zwane pokojem odpowiedzi. Użyj swojej wyobraźni. Przejdź przez most. Odnajdź drogę prowadzącą do jego drzwi, które mogą znajdować się w jednej z kamienic lub biur przy ruchliwej ulicy, albo w domu stojącym na końcu cichej wiejskiej drogi, albo w miejscu tak odosobnionym jak gniazdo orła na klifie. Pokój odpowiedzi to twój własny projekt. Zatem może znajdować się wszędzie, gdzie tylko zdecydujesz. Poczuj silną chęć wejścia do pokoju. Zobacz, jak stoisz przed jego drzwiami. Zapamiętaj przede wszystkim rodzaj i kolor drzwi i kształt klamki, a kiedy już dobrze je zanotujesz w wyobraźni, otwórz drzwi. Pokój odpowiedzi jest wspaniale umeblowany i ozdobiony pięknymi materiałami, wyposażony w wygodne siedzenia, fascynujące dzieła sztuki, globus, książki, kwiaty, rośliny w doniczkach oraz zastawa do herbaty sprawiają, że panuje tu ciepły, gościnny nastrój, a duże szklane drzwi wiodą do przepięknego ogrodu. Wejdź i rozgość się. Znajdziesz w tym pokoju wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy poczujesz się już jak u siebie, pomyśl o tym, czego chcesz się dowiedzieć. Rozejrzyj się i pozwól, aby wzrok twój spoczywał to tu, to tam. Konsekwentnie zachowuj w pamięci to, co widzisz. Kiedy będziesz w gotowości, jasno sformułuj pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Poproś, aby w ciągu kolejnych 3 dni pojawiła się równie jasna odpowiedź na to pytanie, po czym usiądź wygodnie, poczęstuj się herbatą i napawaj się spokojem tego pokoju wewnętrznej wiedzy. Możesz tu przychodzić, kiedy tylko zechcesz, aby dostroić swą częstotliwość oraz zdobyć większą klarowność wiedzy o sobie i otaczającym cię świecie. Musisz ufać, że jeśli raz zaczniesz praktykować tego rodzaju wewnętrzne programowanie, odpowiedzi na twoje pytania będą do ciebie przychodziły jeszcze kiedy jesteś w pokoju albo w jakimś innym momencie w ciągu najbliższych 3 dni. Kiedy udoskonalisz się w używaniu swojej wyobraźni, w naturalny sposób poszerzy się twoja swoboda kreatywnego posługiwania się wewnętrznym tokiem rozumowania twojej psyche, co z kolei wzmocni twoją pomyślność. Twojej uwagi oczekują nieograniczone możliwości. Możesz oszczędzić sobie wielu wydatków i wysiłku związanego z ćwiczeniem sztuki wewnętrznego autozarządzania i zawartą w niej nauką sposobów kierowania swoją uwagą. Po jakimś czasie wystarczy, że tylko pomyślisz o pokoju odpowiedzi, zadasz pytanie i natychmiast otrzymasz rozwiązanie. Możesz robić wszystko, co chcesz. Kiedy budujesz w swym umyśle swoją rzeczywistość. Wibracje są sprytne, zatem pamiętaj, oszukać się ich nie da. Sygnały emitowane przez mózg ujawniają stan umysłu umożliwiający działanie w rzeczywistości fizycznej. Możesz nauczyć się tworzyć pełną częstotliwość, silną i wytrzymałą, wyraźnie ukierunkowaną. Nauka wzmacniania i odżywiania własnej wibracji spowoduje, że twoja częstotliwość stanie się silniejsza niż drgania innych otaczających cię energii. Uczestnicząc w kursie wzmocnionej świadomości osobistej, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Istnieje możliwość określania swojej indywidualnej wibracji, która przeniknie i przekształci toksyczną lub destrukcyjną substancję otoczenia. Obcowanie ze współczesnym, pełnym elektroniki światem i jednoczesne zachowanie własnej częstotliwości wymaga ogromnego wysiłku, a już szczególnie jeśli mieszkasz w zasięgu pola wysokiego napięcia. Musisz nauczyć się znajdować sobie miejsca z dobrymi wibracjami. Najczęściej będą to miejsca, gdzie zachowano szacunek dla przyrody.
Możesz nauczyć się wykraczać poza wszystko, lecz musisz także brać pod uwagę, że podejmowanie takiego wysiłku leży w waszym interesie. Czasami przeprowadzka lub zmiana przyzwyczajeń to po prostu najprostsze i najbardziej sensowne rozwiązanie, lecz wielu ludzi właściwie samoumartwia się energetycznie, idąc pod prąd i torując sobie drogę przez burzę chaotycznych myślokształtów tworzonych przez innych, nadających wibracje częstotliwości własnych negatywnych uczuć. W świecie drgania elektromagnetycznych wszystkie myśli przybierają energetyczne kształty, a uczucia są paliwem, dzięki któremu sygnały myślowe wnikają w eter. Myśli tworzą gromady i łączą się na zasadzie wzajemnego podobieństwa. Białe przyciąga białe, a czarne – czarne. Wszystkie wydane komórkom myśli i polecenia wywołują zamierzony efekt, a myśli nieświadome oraz sugestie mogą mieć często wyjątkowo niszczący wpływ na ciało. Wibracje, jakie odbierasz od innych kierowców, prowadząc samochód w gęstym ruchu, mogą być bardzo intensywne i przeszkadzające. Większość ludzi sądzi, że w swoim samochodzie są sami, że są odcięci od świata. Lecz już sama czynność prowadzenia auta jest wysoce hipnotyczna i może włączyć odmienny stan świadomości. W tym transowym stanie umysłu myśli i odczucia każdego kierowcy są całkiem nieświadomie nadawane na wszystkie autostrady świata. Musisz nauczyć się koncentracji uwagi oraz panowania nad myślami, gdyż przyczyniasz się do powiększania zbioru myśli wypełnionych albo radością, albo rozpaczą. Kiedy jasno wiesz, czego chcesz, kiedy pamiętasz, że potrafisz kreować każdą pożądaną przez siebie wersję życia, możesz świadomie uwarunkować energię otoczenia za pomocą swej własnej intencji, przesyłania odżywczych i pełnych miłości myśli do otaczających cię miejsc, akcji, takich jak autostrady czy obwodówki. Możesz używać swoich myśli do woli. Im częściej tę równowagę i zharmonizowanie ze środowiskiem będziesz ćwiczyć, tym większy zobaczysz efekt w postaci zmiany świata, w którym żyjesz. Własnymi myślami, odczuciami, słowami, czynami, marzeniami, zamiarami, życzeniami i zachowaniem nieustannie emitujesz w eter określone wibracje. Jaki jest twój wkład w pole ludzkiego działania? A może ci, którzy wydają ci się potężniejsi od ciebie, potrafią po prostu lepiej koncentrować swoją energię? Nie jest prawdą, że pole energetyczne lub energia obfituje w jedno, a zauważa brak innego. Pole jest jednolite i wszechobecne. Pole istnienia wypełnia kosmiczna inteligencja, która w kategoriach korzyści własnych pozostaje neutralna. Biorąc pod uwagę szerszy obraz rzeczywistości, pojedynczy nadzorca po prostu nie istnieje. Kosmiczny umysł jest doświadczeniem zbiorowym, wiecznie zmiennym i rozwijającym się, stale przyjmującym każdy niuans doświadczenia, jakie przerabia i przekazuje każda forma świadomości. Korzystając z mocy własnej woli, w procesie tworzenia nowego, możliwego świata, co zresztą robisz każdą swoją myślą, generujesz wibracje myśli i tworzysz drgania pożądanej energii. I to właśnie jest sedno gry w wolność. Twoje zamiary określają rodzaj twoich doświadczeń, a twoja reakcja określa ich wynik. Ci, którzy wybrali kłamstwo i manipulacje jako sposób na życie, jeśli korzystają z demonicznych, ciemnych energii, aby poszerzyć swoją ścieżkę, sami doświadczają wyników własnych działań. Wybór zgodny z własną wolą należy zawsze tylko do ciebie samego. Bez względu na to, czy przyjmujesz na siebie osobistą odpowiedzialność za swoje kreacje, czy nie, to, z czym w życiu się spotykasz, zawsze jest twoim własnym dziełem. Wibracje są sprytne, zatem pamiętaj, nie da się ich oszukać. Wibracja jest.
Dla osiągnięcia prawdziwie szczerej i oryginalnej częstotliwości energetycznej konieczne jest wyrównanie umiejętności odczuwania. Z łatwością rozpoznasz i rozszyfrujesz oszusta w przebraniu dobrego człowieka, jeśli pozbywszy się oczekiwań, dostroisz się do odczuwania prawdziwej natury jego zamiarów. Kiedy nauczysz się odczytywać wibracje za pomocą swoich odczuć, budzące niesmak energię kłamstwa i oszustwa przestaną być dla ciebie problemem. Dobrzy deszyfranci częstotliwości są zawsze bardzo uczciwi, zarówno wobec samych siebie, jak i wobec innych, ponieważ uczciwość i prawość to klucze, bez których tej umiejętności nie opanujesz. Im większa będzie twoja prawość, tym więcej bram wiedzy i realnych prawd istnienia poznasz. I nie da się tutaj zapisać na żadne szkolenia czy kursy. Wszystko, co ma tu znaczenie, to tylko ty i twoje własne sumienie. W każdej chwili swego istnienia masz możliwość wyboru. Droga górą, droga dołem, droga pośrodku. Uczciwość generuje wibrację, która mówi: jestem osobą prawą i honorową, można na mnie polegać, można mi zaufać, jestem osobą rzetelną. Wszystko zależy tylko od ciebie. Im większą za bycie twórcą własnego życia odpowiedzialność zechcesz przyjąć, tym więcej prawd będziesz mógł przyjąć i wykorzystać. Odpowiedzialność otwiera drzwi do nadania sobie całkowitego prawa do korzystania z własnych mocy. Masz wrodzone prawo oraz obowiązek projektowania i kreowania swojego życia. Czasy, w których żyjesz, to czasy szlachetnego i pełnego odwagi wysiłku, podejmowanego w imieniu wielu niezłomnie oddanych umysłów, a mającego na celu zdemaskowanie miliardów ciemnych, groźnych spisków, które stanowią dowód na istnienie globalnej kontroli sprawowanej przez elitę chcącą dominować nad światem. Z szerszej perspektywy patrząc, każdy ziemianin odgrywa określoną rolę w tej grze i świadomości. Jesteś tutaj, aby wykreować wielką, dynamiczną zmianę, prowadzącą do przebudzenia, do nowych prawd i nauki zaufania wobec objawień kosmicznego umysłu. Kiedy przestaniesz zasilać swoimi lękami bezsilności i rozpaczą masowy myślokształt, kiedy zaakceptujesz siebie jako twórcę swojej wibracyjnej częstotliwości, do twojej dyspozycji trafi nieograniczony potencjał pola twórczych energii, które samodzielnie wybierzesz. Masz wrodzone prawo oraz obowiązek projektowania i tworzenia swojego życia. Możesz stworzyć bezpieczny świat, koncentrując swoją uwagę na miłości. Posyłając w eter myśli przepełnione miłością, możesz kreować pokojowe współistnienie wszelkich form świadomości. Jeśli otworzysz się na tę pokojową wersję rzeczywistości, ujrzysz wokół pełne harmonii interakcje, przeżyjesz nowe, ekscytujące przygody. Odczujesz wielką synchroniczność i święty związek. W twoim obecnym byciu tutaj jest cel i sens, a miejsca doświadczeń, które wybierasz do swoich badań, są istotne i ważne dla twojego samourzeczywistnienia. Jesteś odpowiedzialny za dbałość i docenianie swojego życia. Lecz zanim rzeczywiście zaczniesz projektować lepszą rzeczywistość za pomocą samodzielnie wybranych częstotliwości, musisz nauczyć się nieco więcej na temat siebie oraz tego, kim jesteś. Większa wiedza o sobie samym nie zawsze jest łatwa. I podobnie jak decyzja o prawości, jest to kwestia indywidualnego wyboru, wolnej woli. Podkreślamy raz jeszcze. Przejęcie odpowiedzialności za własne życie i zrzeczenie się bycia ofiarą uwolni twoje wzorce myślowe oraz rozwiąże więzy bez siły myślenia. Im więcej będziesz wiedzieć o sobie, im bardziej będziesz chciał ujrzeć swoje życie jako znaczący i celowy wyraz świadomości, tym większe, szersze perspektywy rozwoju przed tobą się pojawią.
Używaj swojej twórczej energii, aby nadawać ton swoim dniom. Wyobrażaj sobie fale energii, tętniące życiem, wypełnione obrazami Twoich zamiarów, nadawanymi w świat z rozgłośni Twojego serca. W pogoni za prawdą musicie chcieć badać, poszukiwać, kwestionować, dyskutować, debatować, słuchać, patrzeć, uczyć się, zobaczyć siebie samego oraz całe stworzenie w nowym, urzekającym świetle.